zaproszeni. Jestem bardzo dumny i jednocześnie zaszczycony móc dzisiaj przywitać w naszym zakładzie pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jest to dla nas bardzo ważna i bardzo historyczna wizyta. To jest druga, ale pierwszym prezydentem, który odwiedził nasz zakład, był Ignacy Mościcki. Więc tym bardziej donośność dzisiejszego wydarzenia jest dla nas wszystkich bardzo istotna. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana prezydenta Andrzeja Dudę. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni panowie prezesi, szanowni państwo, pracownicy Huty Stalowa Wola, bardzo się cieszę, że mogłem państwa dzisiaj odwiedzić. Pan prezes uśmiecha się, że to druga wizyta prezydencka po 81 latach. Rzeczywiście zakłady odwiedził kiedyś, tak zwane zakłady południowe wtedy, pan prezydent Mościcki. Zakłady, które wtedy były wielką dumą Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, która walczyła o swój rozwój. Rzeczypospolitej, która odbudowywała się po 123 latach zaborów. Rzeczypospolitej, która wtedy już w okresie swojego rozwoju chciała przełamać ten trudny okres, w jakim znalazła się w sensie gospodarczym, także na skutek światowego kryzysu. Wreszcie chciała przełamać pewien impas rozwojowy, który wtedy cały czas jeszcze na naszych ziemiach był. Chodziło o rozładowanie pewnego przeludnienia, które było w terenach wiejskich. I wtedy podjęto decyzję, żeby coś, co nazwano Centralnym Okręgiem Przemysłowym, zrealizować właśnie tutaj, w tej części Polski, w widłach Wisły i Sanu, i zakłady południowe, które później nazwano Hutą Stalowa Wola, były właśnie jednym z najważniejszych wtedy ośrodków, który miał także w ogromny sposób doprowadzić do wzmocnienia polskiej armii, wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt, wyposażenia jej wtedy przede wszystkim w nowoczesne armaty. To rozpoczęto, zaczęto realizować. Niestety ten proces wtedy został przerwany II wojną światową i Polska w tamtym okresie tego zysku dla rozwoju Rzeczypospolitej, który był oczekiwany przez rozwój właśnie tego regionu naszego kraju i tych planów przemysłowych, które tu były realizowane. No, Polska wtedy nie osiągnęła takich rezultatów, jakie były oczekiwane i jakie były planowane. Wojna przerwała te możliwości. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj z wielką radością i z wielką dumą zwiedzam państwa zakład Huty Stalowa Wola po raz pierwszy ja. I z wielką dumą i także nie ukrywam niejakim zdumieniem patrzę na to, jak niezwykle nowoczesna dzisiaj jest realizowana przez państwa tutaj produkcja. Jesteście dzisiaj państwo jednym z najważniejszych podmiotów dostarczających nowoczesne, ciężkie wyposażenie bojowe dla polskiego wojska. Ogromnie się cieszę, że ten program modernizacji polskiej armii, o którym tyle razy mówiliśmy i który napotykał na tyle różnych przeszkód, wreszcie jest realizowany i jest realizowany także, czy może przede wszystkim właśnie tutaj w Stalowej Woli z tak wielkim powodzeniem. Cieszę się ze wszystkich dostarczonych do tej pory moździerzy RAK. Cieszę się ogromnie z tych haubic krab, które są dostarczane dla polskiego wojska, z tego bardzo dużego zamówienia, które będziecie państwo realizowali jeszcze przez najbliższe lata, a mam nadzieję, że staną się one w przyszłości także naszym produktem eksportowym i mam nadzieję, że będą oferowane na całym świecie. Bardzo nowoczesna produkcja, w wielu momentach zautomatyzowana, zrobotyzowana, wymagająca także i eksperckiej wiedzy od spawaczy, wszystkich osób, które zajmują się nadzorowaniem, projektowaniem czy wykonywaniem. No muszę państwu powiedzieć, że robi to wszystko naprawdę ogromne wrażenie i bardzo serdecznie państwu tego gratuluję. Cieszę się z tego ogromnie, że w związku z tym są także i miejsca pracy tutaj dla Stalowej Woli, dla Podkarpacia. Cieszę się ogromnie, że
to zasila dzisiaj polskie wojsko, a my realizując modernizację polskiej armii i płacąc gigantyczne pieniądze, bo jak Państwo doskonale wiecie, to są niewyobrażalne kwoty, to jest ponad 500 miliardów złotych cały plan modernizacyjny, to są takie kwoty, aż trudno sobie to wyobrazić, że te pieniądze w dużym stopniu trafiają także do polskiego przemysłu, rozwijają nasz przemysł, unowocześniają go i wreszcie także, a może przede wszystkim zasilają budżety rodzin wszystkich ludzi, którzy są tutaj zatrudnieni i wszystkich tych, którzy współpracują z Państwa zakładami. Cieszę się z tego ogromnie. Oglądałem już pierwsze egzemplarze, no te na razie do badań, do testów Borsuka, nowego wozu bojowego piechoty. Mam nadzieję, że będzie on wkrótce już przez Państwa produkowany, przede wszystkim dla naszej armii na początek, ale też liczę na to, że będzie to nasz kolejny hit eksportowy i że będzie nim zainteresowanie w wielu państwach, także na świecie i liczę na to, że w związku z tym będziecie Państwo mieli zakłady, będą miały stabilną produkcję na długie, długie, długie lata, które zapewni tutaj możliwości rozwojowe, możliwości także rozwijania Centrum Badawczo-Rozwojowego i że będziecie Państwo taką awangardą, jeżeli chodzi o nowoczesną produkcję militarną, wojskową, nie tylko na skalę europejską, ale także i na skalę światową. Cieszę się bardzo z tej współpracy z amerykańskim Raytheonem w ramach programu Wisła. Wiem, że zestawy obrony przeciwrakietowej, które nazywane są popularnie Patriot, będą realizowane także i u Państwa, że z tego tytułu jest realizowana w tej chwili modernizacja specjalnej hali, na której to będzie realizowane. Pytałem pana prezesa, no bo mówię, dobra, zrealizujecie 16 zestawów i co dalej? A pan prezes mówi: panie prezydencie, spokojnie, to jest nasz odrębny, poza offsetem, kontrakt z Raytheonem. My liczymy na to, że nie tylko zrealizujemy te zestawy, ale że ta współpraca z Raytheonem ułoży nam się na przyszłość także na tyle dobrze, że będziemy mogli realizować współpracę z Raytheonem dla zamówień z całego świata. Do tego Państwu z całego serca życzę, żeby te wszystkie plany rozwojowe się ziściły, a mając na uwadze, że to jest początek 2020 roku, chciałem Państwu życzyć wszystkim, aby ten rok był dla Państwa dobrym rokiem, szczęśliwym rokiem, przede wszystkim zdrowia w rodzinach, ale także wszelkiego powodzenia realizacji wszelkich planów i zawodowych dla Państwa i Państwa najbliższych, ale także wszelkich planów dla dzieci, dla młodzieży. Jeżeli będą po drodze jakieś egzaminy, to żeby wszystkie były zdane z powodzeniem i żeby wszystkie marzenia, także jeżeli chodzi o wybór szkoły i kariery życiowej się zrealizowały i żeby ta praca tutaj przynosiła satysfakcję Państwu, ale także i Państwa rodzinom, a przede wszystkim z pożytkiem dla Rzeczypospolitej i dla naszego bezpieczeństwa, no i oczywiście dla naszej gospodarki. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem i za tą wizytę i z całego serca Państwu gratuluję, bo to Państwa rękami ten zakład powstał, ten zakład powstaje, on się unowocześnia i widać serce, które jest tutaj wkładane w to, żeby ta firma działała i wyglądała jak najlepiej. Jestem za to Państwu ogromnie, ogromnie wdzięczny. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.